Witajcie z tej strony, Skorpion. Dawno nie było odcinka z tej gry, tak więc postanowiłem to nadrobić. Okej, co my tu mamy? Dzielnica destylarni. Chrapiącego kolesia gdzieś w pobliżu. O. Może byśmy tak zeszli. A, jest ziom. A już chciałem zejść. Ha. Dobra. I teraz, gdzie ta była zdolność? Dawno nie grałem. Jest. A tam się uchował. Tu idzie kolejny, ale to chyba jest na dole. Okej. Oh shit. Where are you? A już myślałem, że go obudzi. I know you're here. Ta, jasne. Where'd you run off to? Myślałem, że mnie zauważył. It's just a matter of time, buddy. Gadaj zdrów. Not fast enough. Someone's about to get shanked. Dobra, cicho. Let him go. No nie, wykukał mnie. Ja pierdziu. Jak on to zrobił? Noż ty. Ups. A dostałem. Jezu jest. I masz za swoje. Obciąłem ci główkę. Jak on to zrobił, że mnie wyczaił, to nie wiem. Nie, nie. Tu nie mogę go zostawić. To byłby błąd. Dobra, tutaj niech leży z kolegą. Co my tu mamy? Puszka. Na razie nie biorę. To się przyda. To też. A może nie? Szczurze zaraza. Okej. Nie wiem, czy już to czytałem, ale jeśli tak, to przeczytaliśmy sobie jeszcze raz. Przejdźmy tutaj przez te drzwi, ale najpierw zajrzyjmy przez dziurkę od klucza. A, nie ten przycisk. Moja wina. Tak to jest, jak się dawno w jakąś grę nie grało i się pozapominało. To i owo. Potrzebny klucz, okej. Ktoś go ma. Nie mogę to wziąć. Kasę wezmę oczywiście. Sakwę też. Ale tu jasno.
Zajazd. I to mi się nie podoba. Shit! Co to było? Chyba jakaś pułapka, której nie zauważyłem. Najwyraźniej. No smoking, okej. Ja i tak nie palę. Tam jest ziom. Dobra. O, drugi. Nie za ciekawie. O-o. Przyjdzie tu? A tak przy okazji właśnie powiem wam taką rzecz. Postanowiłem, że wszystkie zadania wam nie będę pokazywał. Postaram się tylko oczywiście pokazać te główne, a poboczne raczej będę robił poza nagraniem. Tak samo jeśli chodzi o zbieranie właśnie przedmiotów jakichś, albo takich typu, które upgrade'ujemy sobie postać, czy tam umiejętności po prostu, jak zbieramy na przykład kościane amulety i tego typu rzeczy. Więc to też raczej będę robił poza nagraniem, ze względu, żeby nie wyniosło tutaj bardzo dużo odcinków z tej serii. Nie chciałbym, żeby, nie wiem, na przykład było 90 albo 100 odcinków. Dlatego właśnie będę robił raczej tak, jak powiedziałem. Jeśli, jeszcze jedno, jeśli będę zaczynał w innym miejscu niż na przykład skończyłem, to będzie znaczyć właśnie, że albo wykonałem jakąś misję poboczną, albo poszedłem po jakiś ważny przedmiot i tak dalej. No dobra. Koniec tego marudzenia i pitolenia. Czas wrócić do gry, że tak to ujmę. Wow, tam jeszcze jest jeden, czyli w sumie ich jest trzech. No to lipa. Jak to rozegrać? Oczywiście chciałbym po cichu. Pomyślmy i popatrzmy. Ten dalej tam jest? Tak. Udało się. Tylko żeby nas nie wykukali. Bo będzie wtedy mały problem. A może i nawet duży. Ale zaraz, zaraz. Czy ja czasem nie robię kółka? Odnoszę takie wrażenie, że tak. Przecież ja już tu byłem. No dobra. Okej. Zgadza się. Po prostu zrobiłem kółko. Trochę niepotrzebnie. No ale cóż. Zdarza się. Zaraz.
Destylator eliksiru. 3 metry. Czyli jest to pod nami. Nie potrzebowałem klucza. Wystarczyło przejść w ten sposób. Instrukcja obsługi nielegalnego destylatora. Przeczytajmy. No tu już wiemy co i jak. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Ostrze sprężynowe nie mogę wziąć. Zamówienia na eliksir. Przeczytajmy. Dobra. O, tu jest coś fajnego. Tia. No dobra. Tutaj to by było tyle. Czas wrócić do babuni. Albo pójść po prostu gdzie indziej. A do babuni przy okazji. Nie to. Pomyliło mi się. Ha. Kto to do mnie mówi? I to takie słowa. No dobra. Teraz byśmy się stąd ładnie wynieśli. Wykukali mnie czy nie? Raczej nie. Choć coś dostrzegli. Dobra. O. Dawaj, 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 dawaj. No dobra, ale po co ja tu wlazłem? Znowu? O, niepotrzebnie to wziąłem. Jabłko nie chcę. No, sokiewkę wezmę jak najbardziej. O, otwórz to, no. Dobra, tędyk. Coś za dużo kombinuję. No ale w końcu, jak to ja? Czyżbym naokoło musiał iść? Tam jest pułapka. A ci co dalej świrują?
No dobra. Jak ja to robiłem, że wyszedłem stąd niezauważony? Znaczy się wszedłem, chciałem powiedzieć. Bo niezauważony to teraz chciałbym wyjść. No. Ale to nie koniec. Shit. Ale się ich tam zebrało. Powoli, ostrożnie. Za dużo tu światła. Fuck. Wynosimy się stąd. Jesteśmy na zewnątrz. Tam mamy babunię łach, 55 metrów. Nie jest to jakoś dużo. Myk. I tu na górę. Babuniu, where are you? Na dole czy na górze? That will never wash. Never, never, never. Na razie nie. O, jesteś. She put the crackers on the right side of the tray, so we sacked her. Cicho. I knew you wouldn't disappoint me. Now I can stroll along the waterfront in peace. No. And don't think I've forgotten your little gift. Dawaj go. Go on upstairs, dear one. O. Nice. That will never wash. Never, never, never. Order wojenny Morajów. Fajnie. Kasiora dodatkowa się przyda. Fajnie się brachasz. No to idziemy na górę. Tu? O, jak ślicznie. Runa. Super. Mamy kolejną. Przydałoby się znaleźć jeszcze jedną. Idę jeszcze tutaj. A, nic. A więc jeszcze raz pójdziemy do niej. Może ma jeszcze jakieś dla nas zadanie. Nie. That will never wash. Never, never, never. No i dokładnie, drzwi mamy otwarte. She wouldn't put the crackers on the right side of the tray. Aha. Sector. Okej. Gdzie by teraz się udać?
na plac Holgera. Sporo, 168 metrów. That will never wash. Never, never, never. Zajrzyjmy tu. Okej. No to chyba będzie trzeba tam iść. No to w drogę. Tędyk na pewno nie. Attention, Dunwall citizens. Report all deceased family members to the local dead counter. Unreported deaths are a punishable offense. Ale jasne. Za jasno. Jak dla mnie. Przyjdziemy tu. Attention, Dunwall citizens. Following nie, to zima, ale sam ich przecież tutaj kładłem. Gada. Tutaj sobie zakończymy. Komentujcie. Oceniajcie, subskrybujcie. Do następnego odcinka. Cześć!